W dzisiejszym odcinku poznacie 10 niesamowitych osób urodzonych z dodatkowymi częściami ciała. Numer 10. Chłopiec z kończynami na klatce piersiowej. Dzieciństwo Deepaka Paswana, 12-letniego chłopca z Indii, nie było łatwe, gdyż przyszedł na świat z rękami i nogami swojego nienarodzonego bliźniaka przyrośniętymi do jego klatki piersiowej. Dzieci znęcały się nad nim, określały go mianem diabeł, świr. Z drugiej strony wyznawcy hinduizmu pielgrzymowali do jego domu, aby złożyć mu hołd jako inkarnacji boga Wisznu, który jest często przedstawiany z dodatkową parą rąk. Na szczęście w 2010 roku szpital w Bangalore działający charytatywnie zaoferował przeprowadzenie operacji wartej 78 tysięcy dolarów, która zapewniłaby Deepakowi szansę na normalne życie. Zupełnie za darmo. Numer 9. Chłopiec mający 31 palców. W styczniu 2016 w prowincji Hunan w Chinach przyszedł na świat chłopiec z 15 palcami rąk i 16 u stóp. U Honga Honga, mającego obecnie 9 miesięcy, została zdiagnozowana polidaktylia, dziedziczne schorzenie występujące z częstotliwością około 1 na 1000 przypadków urodzeń. Mama chłopca również jest nią dotknięta, ma po 6 palców u każdej ręki i stopy. Podczas ciąży obawiała się, że u jej przyszłego dziecka także wystąpią anomalie, nikt jednak nie spodziewał się aż tak ekstremalnego obrotu sprawy. Po zebraniu prawie 30 tysięcy dolarów częściowo poprzez internetowy crowdfunding rodzina Honga Honga mogła opłacić operację. Dzielnego pacjenta czeka długa droga, kilkanaście tur operacji pozwalających na usunięcie zbędnych palców, ukształtowanie jego dłoni na nowo i rekonstrukcję kciuków. Miejsce 8. Kobieta z rogiem. Plamki kreatynowe nie są niczym niezwykłym. Ciemne punkty zbudowane z tych samych białek co włosy i paznokcie mają tendencję do pojawiania się u starszych osób o jasnej karnacji, które podczas swojego życia doświadczyły dużej ekspozycji słonecznej. Ale to co jest niezwykłe to rozrastanie się tych punktów poza rozmiar małej plamki. Tak było w przypadku Zhang Ruifang, 101-letniej kobiety z Chin. Jej syn opowiadał, że początkowo nie zwracał uwagi na szorstką plamę na czole swojej matki, ale gdy rozrosła się do 6-centymetrowego rogu, nie można już było tego zjawiska ignorować. Na szczęście dla kobiety lekarze zdiagnozowali guz jako zupełnie łagodny. Wesoła staruszka zdaje się czerpać radość ze swego niezwykłego wyglądu. Numer 7. Historie ludzi z dodatkowymi częściami ciała nie są wyłączną domeną naszych czasów. W 1868 roku na świat przyszła dziewczynka z przypadłością określaną jako Deepegus. Myrtle Corbin urodziła się z dwoma miednicami położonymi obok siebie, z których wyrastały dwie pary nóg. Każda z jej mniejszych wewnętrznych nóg była sparowana z silniejszą zewnętrzną nogą. Co niezwykłe, Myrtle była w stanie ruszyć wewnętrznie położonymi nogami z taką samą łatwością, z jaką ruszała zewnętrznymi. Nie były one jednak na tyle silne, aby móc nimi samodzielnie chodzić. Przez krótki czas nastoletniego okresu życia Myrtle występowała w obwoźnym cyrku jako czworonożna dziewczyna z Teksasu. Biorąc pod uwagę jej ówczesne przychody, Myrtle musiała lubić swoją pracę. W wieku 19 lat wzięła ślub i urodziła 5 dzieci. Zmarła w wieku 60 lat. Numer 6. Dziewczyna z płodem na plecach. Chinka Yin Xin całe życie cierpiała z powodu wzrostu swojego nierozwiniętego bliźniaka znajdującego się na jej ciele. Kiedy się urodziła, lekarze odkryli na jej plecach małe ramię, ale w miarę jak ona rosła, rosła i tajemnicza kończyna. Zaczynała przybierać ludzki kształt, wyłoniły się palce, brzuch i piersi. Do czasu, gdy Yin osiągnęła wiek 11 lat, prawie połowę jej pleców pokrywał nierozwinięty płód. Jej rodzice zbierali na operację usunięcia go od momentu narodzin swojej córki i w 2007 w końcu mogli opłacić zabieg. Według studium przypadku opublikowanego w British Medical Journal, wyjątkowo trudna i długa operacja zakończyła się sukcesem. 5. Kobieta z sutkiem na stopie. Trzeci sutek okazuje się dosyć częstą anomalią. Spotyka się go u 1 na 18 osób. Tworzy się w 4 tygodniu ciąży, gdy płód znajdujący się w macicy rozpoczyna wytwarzanie tkanki gruczołu sutkowego. Ten efekt pojawia się wzdłuż dwóch linii biegnących od pach do pachwin, określanych jako mleczne linie. Mleczne linie zanikają zazwyczaj w 8 tygodniu ciąży, ale gdy proces ten przedłuża się, gruczoł sutkowy może pojawiać się w innych miejscach wzdłuż nich. I stąd właśnie
mięśnie, dodatkowy sutek. Najwidoczniej w przypadku pewnej kobiety mleczne linie ciągnęły się dalej wzdłuż nóg, gdyż trzeci sutek wyrósł na podbiciu stopy. O jeszcze dziwniejszym przypadku donosi raport medyczny z 1827. Mówi on o Francuzce, u której wykształciła się cała pierś na lewym udzie. Gdy kobieta urodziła dziecko, gruczoł ten zaczął wydzielać mleko, także mama mogła karmić swoje niemowlę również i z tej piersi. Numer 4. Człowiek z pięcioma nerkami. Brigham Nordstorm, 28-letni prawnik i zapalony gracz rugby z Nowej Zelandii, postrzegał siebie jako wzorcowy przykład zdrowia. Nigdy nie podejrzewał, że jego ciało może skrywać w sobie jakąś anomalię. Pewnego dnia w 2009 udał się na wizytę lekarską, skarżąc się na ból pleców i podejrzewając jako jego przyczynę infekcję nerek. Częściowo miał rację, miał infekcję nerek. Nie spodziewał się jednak usłyszeć, że w jego ciele znajduje się 5 w pełni funkcjonujących. Poza samym faktem istnienia tej osobliwości, Brigham rzeczywiście jest w pełni zdrowy, a lekarze niechętnie podchodzą do idei usunięcia nadliczbowych organów, gdyż obawiają się, że mogłoby to zagrozić stabilności układu nerwowego mężczyzny. Opowieści o ludziach z większą liczbą nerek pojawiały się w gazetach jeszcze przed Brighamem. Wszyscy jednak mieli po 4 nerki, ale dotychczas tylko u Nowozelandczyka stwierdzono ich aż 5. Numer 3. Mężczyzna z dodatkowymi kośćmi. Szkielet dorosłego człowieka składa się z 206 kości, albo powinien. Dan Atzierre z Connecticut ma ich aż 298. Dan cierpi na niezwykle rzadkie schorzenie określane mianem mnogich kostniakochrzęstniaków, które doprowadziło do wzrostu około 92 dodatkowych kości w jego całym ciele, głównie wokół stawów i klatki piersiowej. Od 5 roku życia Dan był poddawany operacjom. Łącznie 19 zabiegów pozwoliło na usunięcie 42 kości. Ich rozmiary wahały się od porównywalnego do gumki przy ołówku do nawet 10 cm. Ponieważ schorzenie Dana jest dziedziczne, niestety przeszło na trójkę jego dzieci. Na szczęście żadne z nich nie cierpi z jego powodu, tak jak ich ojciec. Wciąż nie wynaleziono lekarstwa na tę chorobę. Jednak naukowcy odkryli gen odpowiadający za jej występowanie. Numer 2. Kobieta z dwiema waginami. Kiedy miała 18 lat, Hazel Jones z Anglii zgłosiła się do lekarza zaniepokojona towarzyszącymi podczas okresu dojrzewania bolesnymi skurczami i obfitymi miesiączkami. Zdumiewająca diagnoza: dziewczyna ma dwie pochwy. Ta cecha, nazywana podwójną macicą, jest zaskakująco częsta. Pojawia się bowiem u około 1 na 2000 kobiet. Większość przypadków nie zostaje jednak wykryta. W większości z nich objawia się podwójną macicą z dwoma rozdzielonymi szyjkami. U niektórych kobiet jednak osobliwość występuje również pod postacią podwójnej pochwy. Inna kobieta z podwójną macicą, znana użytkownikom internetu jako Nursery RN, brała udział w serii Q&A na portalu Reddit. Odpowiadała na pytania dotyczące jej życia seksualnego i tego, w jaki sposób wybrała preferowaną pochwę. Częste pytanie zadawane na forum podnosiło kwestię tego, co będzie, gdy kobieta z dwoma waginami zajdzie w ciążę w obu z nich w tym samym czasie. Odpowiedź padła w 2011, kiedy kobieta z Florydy urodziła bliźniaki z dwóch macic. Taki przypadek zdarza się raz na 5 milionów i jest niezwykle rzadki. I miejsce pierwsze, mężczyzna z dwoma penisami. Nie tylko kobiety mogą odkryć, że ich organy płciowe są podwójne. Schorzenie, określane jako difalia, sprawia, iż mężczyzna rodzi się z dwoma penisami. Jest jednak dużo rzadsze niż analogiczna przypadłość w przypadku kobiet. Zdarza się bowiem raz na 5,5 miliona urodzeń. W większości przypadków usuwa się dodatkowego członka, gdy mężczyźni są młodzi. Jednak nie jest to reguła. Weźmy jako przykład człowieka o ciekawym niku, Double Dick Dude. Podobnie jak jego koleżanka, również brał udział w sesji Ask Me Anything na Reddicie. Dodatkowego organu nie planuję usuwać. I to by było tyle na dziś. Jeśli chcecie spotkać się ze mną na żywo, w ten weekend pojawię się w Trójmieście na Likes Festival. Poza tym zapraszam Was do sprawdzenia, czego nie wiesz o Subwayu albo czego nie wiesz o Battlefieldzie. Linki widzicie na ekranie i są również w opisie. Yeah!